Jeszcze do tego, jak damy zawór zwrotny w pompie, żeby z rury nie cofała się woda, no to wtedy jest układ idealny, bo zawsze oczyszczalnia pracuje w optymalnych warunkach. Dzień dobry Państwu. Chciałbym dzisiaj powiedzieć coś o przepompowni ścieku oczyszczonego. Mamy wiele pytań, dlaczego przepompownię trzeba stosować, dlaczego przepompownię stosujemy. Otóż przepompownia ścieku oczyszczonego daje nam święty spokój, daje nam pewność, że z oczyszczalni zawsze zostanie odebrana woda. Dlaczego jest to takie ważne? W każdej oczyszczalni, czy to będą oczyszczalnie, które my polecamy, czy to będzie jakakolwiek inna oczyszczalnia, istotne jest to, żeby nie nastąpiło przepełnienie oczyszczalni. Czyli wyobraźmy sobie sytuację, to jest około metr. Na tej głębokości wychodzi rura z oczyszczalni. Tutaj wchodzi do przepompowni. Gdyby tej przepompowni nie było, na tej głębokości rura wchodzi do drenażu albo do studni chłonnej. Proszę zobaczyć. To jest prawie, czy nawet więcej niż metr głęboko. Wyobraźmy sobie sytuację, że są masywne opady, grunt jest średnio przepuszczalny, pojawia się woda gruntowa. Co się wtedy dzieje? Drenaż, studnia chłonna nie odbiera nam wody. Czyli w tym momencie oczyszczalnia się napełnia. Po pierwsze, może zdarzyć się, że w ogóle nie będzie nam woda odchodziła z wanny czy z ubikacji, no nie jest to fajne. Ale po drugie, jeżeli oczyszczalnia się napełni, wymieszają się wszystkie komory. Najmniejszym problemem będzie to, że zawiesina pójdzie do drenażu i go może częściowo zamulić. Gorszym problemem, szczególnie w oczyszczalniach ze złożem fluidalnym, jest to, że to złoże fluidalne przepłynie do wszystkich komór. Będzie zatykało pompy mamutowe. W związku z tym, z naszego doświadczenia, a nasze doświadczenie jest duże, bo serwisujemy wszystkie oczyszczalnie, jakie występują w Polsce, uważam, że rozwiązaniem absolutnie niezbędnym jest zastosowanie przepompowni, bo przepompownia Państwu zawsze wypompuje wodę z oczyszczalni. Czyli przepompownia jest urządzeniem, które odcina oczyszczalnię od wody gruntowej, odcina oczyszczalnię od wpływów środowiska. Potem z tej przepompowni możemy wodę pompować w dowolne miejsce na działce. To też jest ważne, bo w przypadku zasilania grawitacyjnego drenażu musimy mieć ten drenaż stosunkowo blisko oczyszczalni, żeby nie zagłębiać się zbyt głęboko, bo grawitacyjnie co 10 metrów musimy obniżać rurę o 20 cm, żeby woda płynęła. Tutaj niczym nie jesteśmy ograniczeni. Dajemy mocniejszą pompę, możemy dać studnię chłonną czy drenaż gdzieś 100 metrów od domu, gdzieś w najdalszym zakątku naszej działki. Jeszcze do tego, jak damy zawór zwrotny w pompie, żeby z rury nie cofała się woda, no to wtedy jest układ idealny, bo zawsze oczyszczalnia pracuje w optymalnych warunkach. To jest istotne. Natomiast dalej, co będziemy robili z tą wodą? Czy to będzie drenaż, studnia chłonna? To już jest odrębne zagadnienie. Na ten temat będę mówił w kolejnych filmach. Dziękuję Państwu bardzo za uwagę. Proszę uprzejmie o subskrybowanie naszego kanału i wspieranie nas w miarę możliwości na Borsuk Gada na YouTube. Dziękuję.